Dobra, witam w kolejnym odcinku z GTA. Lecimy do tej Taniszy znowu, czy tam Triszy. A potem jeszcze Michael mi napisał, żeby Franklin się trochę w strzelaniu podciągnął, więc potem polecimy do Ammunition trochę postrzelać na strzelnicy. A teraz sprawdźmy, co tu znowu nią. Co, kolejna? Dla BJ'a, czy jak on tam miał? Ty, do you ever clean your raggedy bitch ass up? Fuck you, Lamar. I mean, Franklin or whatever. Everybody nawet nie pamiętam jego imienia. Knows you gone on Vinewood and shit. Well, shit, if going Vinewood means I ain't hitting the pipe like 1992, then shit, I'm guilty as charged. Punk ass. What? Bitch ass. Excuse me? Look, nie można już w dzisiejszych czasach tych słów mówić na C. JB ain't doing good. He needs help. We need your help, nigga. We gonna lose everything. Oh, JB. Shit. Nie BJ, tylko JB. Same as before, boo. A little help with the tow truck. Nothing for a real man like you. Alright. You just get yourself together. Your ass done went crazy. No to lecimy. Zabierz lawetę. A ty po co znowu ze mną? Ja bym wolał sam, bo ty takie głupoty pierdzieli, że nie chcę. O, Tania. You never could say no to me, Franklin Clinton. I ain't so cracked out I don't remember that night behind the burger shop. Not this again. What, we was like 13? Oh, yes. You was a man after that night. Damn, every time with this shit. And nothing even happened. It's all good, baby. I know that wound ain't healed. Wkurzająca jest, no. That's our truck. You know the drill. Znam, wiem co i jak. Już się nauczyłem, proszę pani. Wszystko umiem. Dawaj szybciej, no, nie mam czasu na twoją narkotyczną dupę skutą, kurde, strzykawkami. Pewnie wszędzie tam znajdę na pośladku 69 skuć. Na jednym. Dispatch, what you got? 10-4. We got an SUV in a handicapped spot without a sticker. It's a Lucky Plucker and Little Soul. Kurde, to daleko. You know I don't copy. I'm an original. Yeah, JB still sick. Man, you sure you need me? Dobra, to i wyszło. One, I can't drive. Wiesz, że nie odbieram? Ja tylko daję. Oh, you really fighting the feminist cause, dear, ain't you, Tanya? Like your aunt, you mean? I saw her fake jogging the other day. She had some whacked out nonsense. That bitch is crazy. Yeah, that we can't agree on. And I got qualifications, honey. Like hell you do. I got a certificate in cosmology. You never seen my nails. What, you going into space now? You always did think you were so clever. Remember Davis High? You didn't learn shit at that school. Powiem tak. And you got your math on the corner. Niech sobie przestaną gadać. O, powiem tak, że wszyscy się boją, że w GTA 6 ta protagonistka dziewczęca nie będzie taka, no taka jak pokazują inne gry, że tak powiem, że nie będzie taka barwna jak postać męska, nie? Że nie będzie miała takiego charakteru, ale po Rockstar Games można powiedzieć, że oni robią właśnie takie babki z charakterem, więc nie boję się o to, że ta latynoska, jak ona miała, Louise chyba? Luisa? Czy coś takiego? Że ona nie będzie miała charakteru, bo ja wiem, że oni potrafią każdą postać, nieważne, męską, żeńską, czy inną, zrobić zajebistą. Jak to się robiło? O. No to jedziemy. To nie było trudne. Pyk. This ain't a job for making new friends, is it? I thought you been into some repo work. Yeah, that's true. Same shit, but nicer cars. It's an honest dollar, and there ain't many of those around. An honest dollar that I ain't seen yet. Man, JB need to get his head straight. JB's going through a hard time. A hard time sitting on his ass smoking crack. Dokładnie. I gotta keep his hours up. Word is they gonna sell the business. A new owner ain't good news for the drivers with no papers. JB sold his social for a piece 2 years back. I see the problem, but I just don't see that as mine. You too good to cover a brother now? I'm here, ain't I? I've been covering that brother for 20 years.
Okej, no i jesteśmy na miejscu już prawie. Ciekawe, czy ten JB w ogóle się pojawi, bo już nie pamiętam. Zobaczymy. Czy go tutaj w ogóle poznamy. Poza tym teraz będziesz szybko na strzelnicę pojechać trzeba i na luzie. Oj, 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 hamowanko. Tak, tylko ten gościu mi tu przeszkadza. Mam nadzieję, że nie tak jak myślę. Nara. Zapisujemy. Dopiero 10% gry. Na stówkę! Dobra, to teraz lecimy do Ammunition, żeby Franklin się trochę podszkolił. A potem lecimy do Lestera Molestera. Ups. Ups. Przepraszam, mój dodżu. Kurde, znowu mogłem podsłuchać. A, dobra, nieważne. Nie chce mi się. Po prostu jedźmy do Ammunition. Postrzelajmy trochę tak dłużej, że tak powiem, żeby się wyrobić. Żeby może już nawet te strzelanie sobie na stówkę zrobić. Chociaż w sumie nie muszę na stówkę, bo i tak to też mi się wyrabia. Właśnie zastanawiam się, czy w GTA 6 powróci tak jak z CJ-em, że będzie można dbać o muskulaturę, o tłuszcz i w ogóle, czy to będzie aż tak rozbudowane. Wątpię, ale chciałbym, nawet jakbym miał biegać taką grubą Lucyą. PG Jackson, MC Clip? That ain't real hip hop. No, of course not. I mean, gościu, już nic nie był. I barely exist outside this store. Dobra, co my tu możemy porobić? Cele zaczyną się pojawiać w okrutnym odliczaniu. No dobra, wiem jak to działa. Dobra, pistolety, konkurencja pierwsza. Dawaj. W strzelaniu to jestem zajebiście dobry. Dobra, może nie aż... Fuck. Nie muszę przeładowywać, mam nadzieję... Nie no, już... Nie muszę przeładowywać. Zaliczone. Złoto nawet wbiłem. No dobra, to nie jest takie trudne. Konkurencja druga. Jak ja mam tu zrobić 10 tysięcy niby? Poczekajcie. To może sobie weźmy ten. Bo ten jest szybki, nie? Ho! No i teraz rozumiem. Fuck. Fuck! Ale da się zrobić, da się zrobić. Muszę kontrolować. Kontrolujmy barierę. Lepiej więcej niż mniej. Fuck. No i będzie mniej. Fuck me!
Trudno jest to zrobić. Jeden ruchomy cel, cele schodzą automatycznie. No dobra. Daśmy kolejną konkurencję. Je zakończyć. Ja tu biję rekordy. Tysięcy! Odwróć się! Tak! Udało się. Dalej mnie boli, że tego nie zrobiłem. Muszę to zrobić. Na złoto. Dobra. 20! Udało się! I strzelanie wzrosło do 40. To może sobie tak na 60 dobijmy, co? SMG, kompaktowy SMG, konkurencja pierwsza. O, jaki celny! Ale celny. Kurwibąg. Kurde, mogłem sobie przeładować, jestem głupi. Ale dobra, 20 tysięcy wbite, jest złoto. Strasznie celny skurwibąg. Mam tą szturmowe SMG, mogłem zabrać. Tak. Osiem i pół. Dobra, udało się. No, jeszcze tam coś postrzelałem. Pięknie! To szturmowy, dawaj. Ten to jest celny chuj. A ile ma amunicji? Bo to jest przeładowaniem. No patrzcie na ten wynik. Nie mam pytań. Nie mam pytań. To co, karabiny szturmowe? Wolę chyba tego. Bo bardziej celny będzie. Aż karabinów jeszcze nie kupywałem. Mhm. Mhm. Kurde! Zabrakło. Jeszcze raz. To jest do zrobienia, tylko muszę się bardziej skupić. Dobra. Dobra. Dobra, jest git, już mam 5000. Więc już rozruchane. Rozjechany wynik, zajebiście. Zajebiście. Zaawansowany karabin. A sprawdźmy go. Chociaż tamten i tak już mi się celny wydawał.
No strzela. Powiedział tak. Powiedziałbym tak. Złoto jest, nie? Ale wolę tamten. Za wolno mi strzela. No i mamy strzelanie 60. Na razie wystarczy. Boże, 44 tysiące. Super. Cele różnych wyświetlonych będą trzech. Dobra, zróbmy jeszcze to. O nie, wziął mi się AK, fuck. Ty, ale celny. Celny skurwibąk jest. Celny jest skurwibąk. Czekajcie, zróbmy to tym. 5000 to nie jest dużo. To trzeba się skupić. A nie mogę trafić w środek. No patrzcie na ten wynik. Nie, nie mogę odpuścić. Te ruszające się cele mnie dekoncentrują. Nie! Cztery 600. Fuck. Dobra, pomoże zaawansowanym. Będzie lepiej. No, gówno tam lepiej. O, powinienem tak strzelać. Pu 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 pu. Dobra, to spróbujmy. Pu 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 pu. Dobra. Lepiej. Lepiej, lepiej. Fuck. Nie, dobra, jest 6,5, zajebiście. No i ja już jestem zadowolony. Poćwiczone. Możemy się zamienić na tego. Co, jaką mam misję jeszcze ten? Czekajcie, muszę wyjść. Muszę się Dobra, dobra, nie, już nie chcę mi czego słuchać. Czy ja mam coś tu jeszcze Franklinem? No nie. No to Michaelem do Lestera, Molestera, nie? Zobaczmy, co tam dla nas ma. Znaczy, będzie miał. O! Ja pierdziel, jak się pięknie złożyło. Michael tu jechał. Michael skumał. Ja będę się tu wybierał. Jak ta gra mnie już rozpoznaje. Widzicie, jaki to był piękny zbieg okolicznościowy, okoliczności. Nie, to nie ten, to tamten, bo widzę kamery. On musi być tutaj. Puk, puk. Grappę 6. Patrzcie, jak w ogóle pokazuje jeszcze godzinę jaką dokładną. Pierwsza... Wow, nie tak. Nie tak się wchodzi. Tak się wchodzi. I was dead. Praise be. Guess you weren't very dead. You need my help.
Tak, trzeba spłacić Martina Madrazo. I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done, you need to know something, so why not help each other? Okay. I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. Well, I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah. Yeah, well, since you put it like that... Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this, fashionably retro, weird 45-year-old man, but I cannot let go of 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius. With low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism. And brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Ale się zdenerwował. Just like the old days. No. Aż inhalacja weszła. Jeźdź do sklepu Suburban Vinewood. Okej. Okay. Czyli pewnie muszę kupić ciuszki nerda, to? Coś takiego. O, już się rano zrobiło. No dobra. So let's go. Boże, 2 kilometry? No dobra. Zobaczymy, co tam Lester Molester wynalazł. Sorry, że tak na niego mówię, ale jakoś mi tak weszło w łeb. Gdzieś to usłyszałem i nie może już wyjść. Podobno GTA Online był taki przy tych napadach, jak wyszły. Tam był taki horny. Tak to nazwę. I chyba Trevor go też tak nazywał. Jak dobrze pamiętam. Discodem. Uwaga, jadę! Zmieszczę się. W ogóle dziwne, że jeszcze nie odblokowaliśmy umiejętności Michaela. No w sumie jeszcze Michaelem nie robiliśmy nic hardkorowego. A może w tej misji. Dobra, tu jest Vinewood Suburban. Ah, excuse me. I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something, I don't know, geeky, youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. Hmm? What about a vest and some cargo shorts? Okay. Alright. Kaftan i szorciki, co? Jaki tu będzie kaftan pasował do Michaela? No Boże, żaden. Dobra, ten wygląda okej. Okay. Dignity aside, I think that might just work. Good luck at the interview. Goodbye. A gdzie shorty? Nie mogę już? No dobra. Myślałem, że shorty... A nie, no w sumie już Michael ma shorty na sobie. Nawet pasują. No to jedziemy. O, Lester dzwoni. Michael, a
I'm all dressed up. A nie, to Michael dzwoni do niego. The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Okej. Okay. No, co to za muza? Coś kojarzę. Nice! Coś kojarzy tą muzę. Ale to jest jakaś chyba podróba, nie? Jakiejś zagranicznej, takiej angielskiej. No, coś kojarzy. Tylko w innym może języku. To jest śpiewane, nie wiem. Dobra, jestem Life Invader. To taki, rozumiem, taki jakby Apple, tak? To ma być. W sumie... Ich telefony wybuchają w większości, to... Nie dziwię się, że Lester chce się na nich zamieścić. Są lepsze telefony od iPhone'u. I tańsze, i lepsze wydajnościowo. You know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones... Nie wiem, o czym mówisz. When design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. Ma to w dupie. My union allocated smoke breaks about up, so... Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. IT temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. Aha. Co, na jakieś brzydkie stronki wchodziłeś i wirusy się ściągnęły? Yoga Zone, Tech Stop, Sweet Lodge. I'm totally becoming a tech evangelist when the big boys vest. Maybe not even tech. I'll evangelize anything. Okay. Hi. Oh, hi. Chill out on the beanbag. Marcus will be right out. Oh, I'm gonna take a normal chair. I have a terrible back. Really? The brief was for a relaxed, creative individual, the kind that preferred a beanbag over a real... Okay, co my tu mamy? O, ile pornusku. If you guys let me use the OS I requested, this... Gościu, nie umiesz poklikać XXX i usuń? To jest takie trudne. This is a filthy hard drive, bro. Got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. Clicked an NSFW link. Ale jestem szybki. Ale jestem szybki. Spróbujcie tak zrobić na kontrolerze. Konsolowcy. Pokonajcie mój rekord na konsoli. Dawajcie. I dare you. Try and keep things strictly safe for work from now on. Na bank nie zrobicie tego tak szybko na konsoli na padzie, niż ja na myszce, nie? Gościu się cieszy, bo znowu będzie do tej elficki value, tej tapety. Przerób prototyp, okej. Okay. Prototyp nowego tego, co? Telefona? Wkładamy tam bombę. Teraz w końcu iPhone będzie taki, jaki powinien być, czyli wybuchowy. Rozwali każdemu głowę. Co to wybuchło? Nie wiem, dziwne to było. Making history, dude. Hey, and we couldn't do it without the little guys. Pogo. Bye bye. Sit, 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 sit. Look back, dig fast. Co to jest? Ow. Come on, you're gonna have to learn. I po jego plecach. Drank my effing hemp milk. There was a totally non-passive aggressive note on it. Ci to mają tu problemy, co? A mogę w inny ten wchodzić? Niestety nie, szkoda. Szkoda, popatrzyłbym tą Yoga Zone i w ogóle. Mam nadzieję, że w GTA 6 będzie można w większości do każdego budynku sobie wejść. Na to liczę. Na to wszyscy liczą. Po tych 10 latach czekania na to. Tam nawet trochę więcej. Hey, Michael, hold on. Domed, I domed ya! Lester, the thing's in the prototype.
I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend! Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry, the phone is rigged. Hey, what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood in 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies and remakes. Kinomaniakiem i kurde graczem, i co? Można, można. Wierzę, że to jest Tracy. And a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Ah, whatever you say, enjoy yesterday. Anyway, just call the device after he's unveiled it, and then we'll talk. Dobra. Zobaczmy, co tam się dzieje. Tracy, niestety muszę ci przerwać. Jezu, jakie ono ma zmarszczki. Chwała lub hała. Kup se telewizor jak Jimmy do swojego pokoju. O, mamy. Jay Norris, Life in Vernon, founder i CEO. Przeczekaj, aż Jay Norris wyciągnie telefon, a potem do niego zadzwoń. Co to tak wybucha? This company has come a long way since we started it in my parents' pool house in East Caraway. Today, you're about to witness a new phase. Full on weapons grade red alert world domination. No dawaj, zaraz będziesz miał wybuchową kurde tę niespodziankę. Private data in the public domain and we have milked every penny we could in the process. And we have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years. That's not just impressive, it's revolutionary! Wow, mega! Nie spodziewałem się takiego wyniku. Today, right here, we're about to make the next step. Prepare to witness the future. Jezu, ty jaki stulejarz, kurde, telefoniczny. Oj, loguj się, loguj. The Life Invader mobile device. Yes, we've invented something no one else has ever thought of. A mogę wyciągnąć teraz? O, mogę. Kontakty. Jay Norris. Niech sobie dokończy i zadzwonimy. At Fruit Computers, and we told them we wanted to make our hardware as compatible as possible. Mm-hmm. But you know what? They're not interested in sharing their technology. So we went and made it compatible. Nie chcieli, bo jest wybuchowa. Now you can dock your Life Invader to an iFruit phone or any other device. And it'll take all the data off it and reformat it into Life Invader friendly information. Właśnie trochę wygląda jak Zuckerberg. Bez tych włosów. Hold on a second. I think someone's trying to talk with me. Hello? Jesus! Wow! Fajny ten wasztowy telefon. Wybuchowe urządzenie. Mega. Robi wrażenie. No to Lester pocisnął mocno. Czas misji, naprawdę. Żeby dodawać kurde ten za czas misji. Ja się tu tym delektuję. Mike może zmienić ubrania w sypialni. No i właśnie to chce zrobić. Mu pasuje taki garniturek. Lester! That was heavy. Are you watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Hey, about that other thing. You know the score. Oh, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. But maybe I'll take a look. Okay. Najpierw się przebierzmy. Stroje, koszulka.
O, tak pasuje. No i git. Dobra, to co? Widzimy się na miejscu. Ja muszę na razie zrobić szybkie cięcie. I widzimy się na miejscu u Lestera, nie? O kurde, patrzcie. Give me your fucking money. Now. Don't shoot. I'm just a lowly agent. I ain't playing here. Hand it over. Ty! Zostaw ją! Super! Dzięki! Warto było mu strzelić w łeb. Dostaliśmy jakieś zniżki. Dobra, jedziemy do Lestera. Nie spodziewałem się tu, że tu będzie takie coś jeszcze po drodze. Zobaczmy, co tam Lester nam przygotował. Jeszcze możemy tą misję zrobić, nie? Jedną. Dowiemy się chociaż, jaką akcję będziemy robić. Potem zobaczymy, co będzie dalej. Pewnie przygotowania. A, on już gdzieś tutaj jest, gdzie indziej. Może ma jakąś swoją klitkę. A, no tak, on miał jakąś swoją klitkę. Jakąś przykrywkę. A. Pralnia chyba była, tak? Dobrze pamiętam? A proszę, przebieś się w elegancki strój. Kurwa. Dobra, dobra. Kupa dupa. Zaraz wracam. Dobra, guys, już jestem elegancki, jak widać. 5,5 kafla za to dałem. Ale miałem bliżej niż do chaty, więc... wolałem tak. The hell is this place? Garment factory. I needed a job that didn't require me to do anything apart from paying taxes. Okay. Okay, listen. What do you got? The Holy Grail, the Union Depository. Now they say it cannot be hit. Hasn't been yet. Look, I just owe some Mexican hood a couple million bucks because I wrecked his girlfriend's house. I don't need to go crazy here. Which Mexican? Martín Madrazo. He's not supposed to be very nice. No, when I met him, he was charming. So what do you think? Oh, let's see. Either we hit a ben bank or, chciel, or we do a store. Which bank? Do you like? Well, coś malutkiego. It's usually easier, but I gotta make a big take. Well, gems it is then. Let's go to Vangelico, buy ourselves an engagement ring. Oh, we're gonna need a crew. I can round up some of the old guys. There are no old guys. Moses, ironically, he found Jesus. All those Irish crazies, they mostly just disappeared. That crew from the south, they all went down. There was an Eastern European guy making moves in Liberty City, but he went quiet. Czyli nie ma nikogo. Czyli nową ekipę trzeba robić. To najpierw rekonesans. You got any contacts in LS or not? I've been working with someone, but they're too unpredictable. I'll have to reach out to some other guys. Okej, czyli on coś tam załatwi. Jakiś innych jeszcze. A my na razie do rekonesans, do tego sklepu z klejnotami. We're going to Little Portola. Little Portola? Dobrze, no to do Little Portoli lećmy. Obejrzyjmy go sobie. Chyba nie. What are you talking about? I checked out the WPP thing. Doesn't look like any WITSEC program I'm aware of. For starters, they don't put witnesses up in multi-million dollar mansions in Rockford Hills. Oh, maybe they thought this would be the best cover. And most witnesses don't transfer five-figure sums into a particular FIB agent's bank account every month. Of course, the money gets moved around and washed through a number of fronts, but the trail is there. Deposits and withdrawals, the same sum every month. Przepraszam. Every month. Agent Dave Norton, white middle-aged divorcee, unremarkable career, except for one incident. The shooting of a notorious stick-up man, Michael Townley. Yeah, all right. Lester. Brawo, Lester, przejrzałeś go bardzo, bardzo dobrze. Look, we can talk about this another time. Take these glasses. My eyesight's fine. They're fitted with a camera and a radio relay. I'm gonna run the operation from the car while you're in the store getting what we need. No problemo. Here we are.
Udaj się do jubilera. Boże, aż tu musiałem zaparkować, nie mogłem tam. Czekaj, jak mam okulary, to widać też w okularach? No, widać. Podejdźmy normalnie. Jak facet. Dzień dobry, dziękuję. Okay. Hey, beautiful. I need to pick up a little something for the woman in my life. Well, one of them. Sir, I'm sure we can help you. Tell me about her. What's her taste? Cheap. Thank God. This ain't my wife we're talking about. I don't know. I don't want to spend too much. I'm thinking maybe 10 grand. Our rings start at 8. Our pendants start at 12. Jesus, jakie ceny! Nie ma tyle pieniędzy na świecie przecież. Oh, no. We use perfect clarity jewels. 18 karat gold, 950 platinum. Nothing but the best. All right. I think you just made a sale. I'm gonna take a look around. Think about it. Come back to you, baby. Don't go anywhere. I understand. Okay. Thank you, sir. You got it. Come back to me. Jedno zdjęcie wystarczyło, żeby zrobić wszystko? Kurde, ja to mam dobre oko, naprawdę. So, we good? Almost. I need to get eyes on the roof of the building. See where the ventilation comes out. Okej. O Jezu, mam trochę ubrudzony ten samochód keczupem. Miać wejście na dach. No to... Pamiętam, że tu chyba było jakieś rusztowanie, nie? O. Look, there. Some construction. Yeah, if they're gutting the place, I might be able to get to the roof. Ale mnie zatrzymało dziwnie. No dobra, to wejdźmy na dach. So you keep up with the old crew? Hell, after your death slash disappearance, there wasn't much holding us together. Yeah. You see him at all? After the incident? I saw a ladder. Climb up it and see if you can get to the roof. No, już gadają. Yeah, where'd he go? North, south, east, west, wherever there were liquor stores to turn over and... A, o Trevorze mówią. Where did they bury him? I'm on the roof! Alright, use the glasses to get me a shot of Angelico's roof. Gdzie go pochowali? To chyba nie o Trevorze jednak gadali. A, już myślałem. Not as far as I know. A. Probably a John Doe then, right? What do you think? OD, shootout, maybe just a car crash, right? Anonymous charred remains on the highway. They only knew what a sick puppy they had on their hands. Hey, I see the vents. Yeah, I'm looking at the relay. Can you get any higher? I've pulled up a satellite image. It looks like the highest point is on the northwest side. Get a shot from there. Dobra, dobra, właśnie idę. Mamy to. Right. Już idę. Wracamy. Let's go. No i co? Walk! Rekonesans mamy zrobiony. To mnie trochę zaskoczyło. To. Come on, Michael, let's go. Wow! No przecież idę, no kurde. Nie jest łatwo, jak się nic nie widzi. Jakie mi okulary dajesz, że ledwo widzę. Boże, ten ketchup, muszę to zmyć, za dużo frytków. Here, take your glasses back. Let's go back to the garment factory. I called ahead and told him to start setting up the information. Okay.
No to let's go. Nothing that'll cause undue complications. Yeah, it looked like a simple setup. Cameras broadcasting to a remote server. We might be able to wipe them remotely. Security guard on the door. He won't want to die for rich assholes to rub his nose in it. Good. Alarm system's linked to the door lock. We'll get a good window if someone talented hacks it. Anything else? Well, the more valuable merchandise is in the cabinets in the center of the store. It's by the register, so I'd start there. Glass in the cabinets was bulletproof. Means you can smash them easy enough, but the stones will be in the safe at night. So, we go in when it's open, then? Right. Once we melt down the gold, recut the rocks, that's an okay score. Nice. Yeah, shame we can't go in after hours, man. Those vents look promising. Might be able to flip that another way. I'm listening. Wait till we get back. About the crew. Yeah? There's this kid who's been helping me. Oh, o Franklinie mówi. I don't work with amateurs. He ain't an amateur. Or if he is, he's a gifted amateur about to turn pro. He's a good kid, Lester. You know what they say. It's your funeral. One of them, at least. No i pięknisio. Here are the photos. My workers have their uses. Okay, let me set this up. Nice to see the methods haven't changed. Well, we gotta figure out what we're doing somehow. All the crews, the rolls, prep work. Don't wanna leave evidence behind on a hard drive. So yeah, the methods don't change. Right, not for a pro. Well, mapping out the options, showing you all the angles, that's my area of professional expertise. But making decisions, that is your domain, my friend. Here. Aha, teraz sobie tu ustawiamy, tak? And there's two ways I see of doing this. We go in smart, or we go in loud and dumb. Remember the vents? If we're gonna be smart, we pump a little knockout gas through the air system, then hit the cabinets while everyone's out. You'll have to source the gas, of course. Ah, zapomniałem, że tu można dwie te. That might improve the take. The cover is pest control, so no one will look twice when you're wearing gas masks. It means getting a pest control van, though. You go in dumb, and you'll need your famous way with people and four carbine rifles. We can't buy them and risk them getting traced. No, no, no. We've got to find some in circulation. It's awkward. It's real awkward. But this is the gun favored by LSP. W sumie tak, powiem, że zawsze to robiłem na grubo, na pałę, więc chciałbym to teraz zrobić sobie na cicho, znaczy z głową. Alarm will be operating on the same window. The exit strategy is more or less the same for both options. The driver you pick will of course source some bikes. You come out of the store and make your way through the new subway tunnel they're digging off the Del Perro freeway. You lose the cops in there and meet a truck in the LS River. Alright, I want my guy Franklin on the getaway. He can handle a bike. All right. If you vouch for him, I'll take the risk. So how do you want to do this? Run in through the front door or try to play it smart? No to robimy to mądrze, nie? Wcześniej robiłem to na pałę zawsze, no to jak dobrze pamiętam, to teraz zróbmy to mądrze. Ah, you've grown wise and cautious in your old age. Ekipa. Okay. Select personnel with that in mind. As ever, the better they are, the bigger the cut. Now the driver, they'll source the bikes, lead you out through the tunnels. Kurde, czy chcemy dać komuś większą działkę? Wybór wozu 14%, prowadzenie, opanowanie, wybór wozu. Ten nam wybierze dobre wozy, szybkie. Dobra, weźmy go. Now you can count on him to get you out of a spot. Guns. Now we're hoping to keep quiet, so this guy shouldn't make much difference. No to tutaj możemy wziąć tego, ja i tak nie potrzebujemy. Norm. Came across as a bit of an idiot, but could be useful. Hacker, back off. Oh. This is the person who will determine how long you get inside. No to tutaj szybkość dostępu, czy próbowanie znajomość systemu. To by się właśnie przydało, żeby był najlepszy, nie? Żebyśmy mieli jak najwięcej czasu, więc weźmy tą kobietę, Paige yes. Harris. Good. Feminine touch. She'll be able to find any back doors they got. That look good to you? Are you sure? Zatwierdź. Great. I'll do some research on the pest control van and the knockout gas, and I'll be in touch. Oh, yes. Huh? Good, good. I'll call you when everything's ready. You'll need to pitch it to the guys. Whoa, what? My rep don't count for nothing no more? You're a dead man, Michael. I'll call you. Dobrze. Będę czekał.
Dobra, no to wyjdźmy sobie. Stówka, pięknie, wszystko się udało. Zostaną udostępnieni w trybie reżyserskim. O, czekajcie, bo jeszcze dzwonim do Franklina. Hey, what's up? Hey man, it's me, Michael. What's going on? Listen, I gotta get hold of the money for that house we pulled down, so I'm getting a crew together for, you can guess. The pay will be awful, and the risk will be high, but you might learn something if you're interested. Man, that's not exactly a great sales pitch, dog, but I guess I gotta start somewhere. Thank you. Maybe one day you could put together your own deals, your own jobs. So, there's still some preparation I gotta do. Sit tight for a while. My buddy Lester will get in touch with the details. No i Gites Majones. A my co, widzimy się w kolejnym odcinku i będziemy robić napad. Zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał i do następnego. Pa, pa!